pisał. Dobra. już się bałem, że będzie niecenzuralnie. A siema, sorry, że musieliście czekać. Ja zapraszam mojego rywala z Tekena 7, Simka, do lobby i możemy rozpoczynać mecz numer 2. Zobaczę tylko. Dobra. Właśnie będziemy mieli rozjechanych ników, wszystko się zgadza. Panowie, możecie startować, jest zielone światło. Jesteśmy live. Tak. Jeśli mnie słyszycie. Zaczynajcie. Tak. Oglądamy igrzysko na Bozdro Arenie. Może Simek jest zmutowany. Bo ja muszę się zalogować, aby mu odpisać. To mu nie odpiszę. Możecie mu odpisać na czacie, jeśli ktoś tego słucha, że tak, można już grać. Ja widzę zielone światełka. Chyba nas usłyszeli. Wyzerujmy wynik. Update. Tak. Bardzo nas to cieszy, Simek, okay, że nas słyszysz. O, super. To Simek, nie mutuj się, będę ci na bieżąco podpowiadał. Kiedy schylić, kiedy nie. A na Kinga warto. Tylko w dobrych momentach. Get ready for the next battle. O, siema Maniek, dobrze zagrane. Tylko nie oglądaj replaya, bo mieliśmy rozjechany audio. O. Bryk analogiem. Tutaj pani detektyw i pan zapaśnik. Startują. To jest taka brytyjska ta Leo, prawda? Tak jakby gdzieś tam między eksploracjami tych wszystkich świątyń sprzedawał gazetę, albo sprzedawała. Dalej nie wiem. Nie wiem, czy to ona, czy on. No, podobno był jakiś Twitter albo zdjęcie, że jak się wybierało w tym nowym sklepie, żeby podzielić między gadżety i stroje dla pop i dla panienek, no to ona była jako panienka. No tutaj, o Jezu, Simek nawet nie bierze gwarantu, po prostu hamuwa podciny. Podoba mi się ten agresywny styl. Krapnie zerwany w międzyczasie, ale Entyka to nie obchodzi. Wjeżdża również na pełnej. Buerki, lowy, hit. Jak ty do przodu, to ja do przodu. Jak hit, to ja hit. A tutaj ten nikusnięty, ten... nie znam tego nowego skinga, jaki tam jest input, to jakaś... Nie, to raczej nie jest pojedynka, ale tam jest hit engager, tak, hit dash. To jest, nie, to jest jego hit smash od Leo. Drugi hit jest HMK, pierwszy też można sam startup kucnąć. Także może czasem warto skolautować. Ale ryzykowny, także ostrożnie. 1, 2, 1, 1 plus 2. Skończone całe. Jezus, jakie kombo. Kombo! Ale pewnie w tym tak się od tej tornado czyścianie. W międzyczasie. DB24, dzięki Jami, dzięki. Po takiej sytuacji. Gdzieś tam presja otrzymana na counter hitie FF2. FF neutral 2. I mamy 2-1 w rundach. Grupa. CH na start rundy. Ponieważ to DB2 na start rundy od Kinga jest mega dobre, zauważyłem. Jest mega oddaje. Dobrze obszedł, tutaj kucnięte, ale się wymieniają się te ciosy. Nie mogą się trafić chłopacy. I hit. Stop, teraz ja. Nie ma, teraz ja. Ty popikaj, teraz ty. Tornado przy ścianie i tutaj gwarantowane. Ojoj, ale zamieszało tym kotem, co? I jest dwa na koniec, mamy finałową rundę w grze pierwszej. O, sobie tej... Jeden plus 2 grab. Zmiana stron. Hit dzięki za poprawki, odporone. Dzięki. Ojoj. A dzisiaj zastanawiam się, czy ten grab łapie skaczących i mam swoją odpowiedź. No chyba. Simek starał się zrobić swoją popisówę, tak zwanego hopkika w każdym miejscu. Ale taki teraz slamczek, który na pewno doprowadzi do ściany. Sytuacja, presja. Alkiki. I WR1 plus 2. Niezerwany Panic Wizard, Oki. Pierwsza gra i żylety. No i tam hits. Hit engager, hit smash. Nie, to po prostu byłoby już 2-4. Nawet nie było hitem dopalone. No tak, po pierwsze masz rację, a po drugie już mogę ci śpieszyć z wytłumaczeniem tego nazewnictwa. Takie moje małe przygotowanie do tego streamu, do komentowania. Jeśli chodzi o hit burst, to jest 2 plus 3, jak sobie manualnie wchodzisz do hita, jak po prostu bawisz się, jest neutral. Hit smash to jest 2 plus 3, jak już jesteś w hicie. Hit dash, no to oczywiście ta animacja, jak sobie
po jakimś ciosie, który można wykorzystać w hicie, przebiegasz. No a hit engager to jest ciosek, który po prostu, nie mając hita, pozwala ci po tym ciosie czy po jakimś stringu wejść do tego. Tymczasem tutaj na czacie in-game była prośba od Entryka. Jak będziesz wybierał simek, daj mi podłogi. O, zresztą teraz widać białko. I mamy podłogi. Także Kingi od Tekena 7 nie zmieniają swoich ulubionych mapek. Podłoga musi być. No i... No, nowy Forgotten Realm. Tak, ale pół podłogi pękło, chociaż ten Forgotten jest taki... i ugrzeczniony, mam wrażenie. Ale co ja gadam. Troll, no, lecimy na dół. Bardzo. Całe combo. Spike. O Jezus, wszystkie aliki Kingu w tył głowy. Jeszcze kolankę im chciał dobić. Dobrze, dobrze kara. Odcina. Oj, co? To tak można? To tak chyba można, Dawid. I Richard, będzie? Nie będzie. Bottom 10 postać, by the way. Leo bottom 10. Wierzycie? Ja nie wierzę. Pomyślcie, co jest dobre w tej grze. Jak to jest słabe? Jak to jest słabe, to co jest dobre? Sneaky mówi, że to nieoptymalne, optymalem by zabił. O, to jest jakieś ustaweczki chyba polował na spring kicka, co? Tutaj hit smash odpalony, kończy rundę, jest 2-0. Ale skillone teraz. Fajnego miałeś mida, ale by the way combo. I Giant. Giant Swing. To cały czas nastakowane F4. O, dziękuję Sneaky. Dobra. Widać jak znam tą nową Leo. Ile człowiek pobawi się w siódemce, a tutaj bottom 10 postać robi taki gulasz, że to to. Ale spójrz, JVCR combo, lopery, od razu Shining Wizard. Aj, nie wiem czy dało się więcej, ale zapowiadało się na więcej. Tyle powiem. 1 plus 2 i ten gejżerem. Zerwany grabik, ładnie. I Rajar od razu, ale niecierpliwie. Cierpliwie. 2-0 dla Simka. Napiszcie, że wynik może. Zrobiłem już. A, panie. No i tutaj entrykowa mapa, tutaj od razu rematch. A, nie ma co zlekać. Czasem może warto zaczekać, się uspokoić, zobaczyć co tam poszło nie tak, pomyśleć. Oczywiście. Ale nie, gramy Kingiem. Gwiazd na pełnej, rzut! Nie mam co się zastanawiać. O Jezus, gdzie kucasz? Drugi raz. F2-1 kończy tę rundę. 1-0 dla Entryka. Znowu Giants. Co za bolt. Czy zrolowane będzie? Olek. Ole, trajdzi. Znowu chłopaki się tylko ciosami wymieniają. Nie ma czasu, nie ma czasu na nic. Nie ma to wrócić, wszystko wszędzie naraz w tej grze. Tak, no się miał być agresywny, słyszałeś? Obiło mi się o uszy. Obiło ci się o uszy, Debba? A jak wybija? A jak nie się? O! Czy doniesie do drugiej ściany? Czy to jest możliwe? Jestem ciekaw. Aj. Mamy chyba próba, coś mi się wydaje. No, myślę, że tak. Oj, te nowe stringi. A King chyba nie ma option selectu na B1, 1 plus 2. Taka nowość. Tam sobie option selectuje 12 poziomowym midem, a z tego co wiem, King takiego nie posiada. O, nie każdy ma takie rzeczy. Ale chyba też dostawcy zmiana w którymś patchu właśnie na ten string. Bo wcześniej nie dało się chyba tego tak ukarać. Naprawdę? Chyba właśnie tą zmianą to jest właśnie te 12. Wydaje mi się, że jak grałem sobie trochę jeszcze przed patchem. Sneaky podpowiada, że i tak to nie jest gwarant, bo jeśli masz takiego akurat mida słabego, to kraszuje. Ale ja powiem, że w siódemce też były takie case'y, może nie na Leo, ale też były stringi, gdzie 12 frame'owy mid naciśni. Ale twoja dewkurka akurat nie działa.
Jak pływa tym armorkiem? Ty mega dobry jest ten armorek nowy od Kinga. Kopki, kopki, który prawdopodobnie zakończy tą grę. Oho, ale nie? Seksowałeś! Seksowałem jak nic. Czekaj. Seksowałeś! O! O nie chciałem! Nie, seksowałeś jednak ty. Już seksowaliśmy nasze. I nowa runda. O, dobry duck, dobry duck. I lecimy. Będzie ściana? Teamek, czy znasz kombosy, które niosą? To jest ściana. O, tu jeszcze nie było tornado, ojoj! Czy znasz kombosy, które niosą, no? Chyba coś tam wie. O Jezus. To on wywiął. 7 złotych liter, no 3-0 dla Simka, to już. A runda? To tlenu brakowało już. O. Respiratora trzeba. O Jezus, no masno. Dajcie tlenu. Nie ma. No nie zwlekamy, widzisz, Dawid. Trzeba tutaj do przodu. No ja też, no wiesz, Entry przyszedł i powiedział, ja przyszedłem grać w grę, a nie oglądać loading screen. Rewacz. Więc tutaj takie stagerki, stagerki F2-1. No ja, znowu. A tutaj zabrakło, zobacz. Na mniejszych dystansach chyba się gubi. Albo to ta niewidzialna ściana. Boże, to ona była jeszcze dalej. Aż bym się zgubił jednak. Ale jesteś ty. Jesteś tym, że ta ściana jeszcze oczywiście też gra, jakby nie patrzeć, jest dosyć świeża, ale w wielu przypadkach jeszcze nie wiadomo, jak to tak dobrze doprowadzić. O! A propos skaksowania i tego, co mówiłem. Zacz, próba kaszowania haju? Instant duck, żeby może jeszcze drugiego tam łapać. Jedna podłoga rozwalona. O, będzie następna. O, pedigree. To jest hit i od razu podłoga? Nie, tylko hit, tylko hit. Nie, tylko hit. A to? No tutaj to zabije po prostu. Ja się dalej dziwię, że jakby większość grabów Kinga wygląda, jakby miała faktycznie tę podłogę łamać, a takie najbardziej o, to na pewno łamie, nigdy nie łamią. Jak na przykład Fidżuła na Twister. Za każdym razem jak się na to patrzę, to jak właśnie na Forgotenie jak się grało albo tutaj, to myślę, no pęknie. A pęknie. O, a to przebija. Tutaj tapam na głowę i przebijamy na dół, lecimy. Do tornada, do ściany, zakończone Shiny Wizardem. Podoki jak nic. Podoki, widziałeś, kolausik? Tak. Ale teraz ty trochę na ścianie. Ile z takiego graba? Dużo, ale to był reset, ale i tak dużo. Dużo. Tutaj chyba... O, tam widziałem to armor, co? Było coś się sieciło, tak. Teraz się uda, ładny Rager, który da przewagę w rundach. I trochę w życiu. Zdecydowanie. Zabawa movementem, Jaguar stepy, Arbor, dupa. I grab. No skondycjonował tym grabem na 1 plus 2. A tutaj na 1. Animacja wciąż podobna. A, kogo ty oszukujesz? Tak nic nie zrywa na ręce. Na czutkę. Ojej! Ten grabek tak sekundkę później i to by weszło. Hit masz? Ja przepraszam, hit pur podpalony. No i shiny. Shiny Wizard leciał i to no. Będzie pierwsza gra dla Antyka. Antyk psuje się. Na tablicy, jak to w Ameryce. Update. O, i zmienimy mapę. Teraz tak. Dość. Fajnie było na Forgotemie. Dawaj inną. Sniki, masz tutaj trochę racji. Są tutaj takie mapy, gdzie pewne postacie to się po prostu duszą. I trzeba mega obcinać swoje komboski. Ciekawe, tam jest chyba zastanowienie, tak nam dość długo ładuje. Myśli, że wrócimy do tego zniszczonego budynku z wybuchającą ścianą? Powiem ci, że ta mapa była wbrew pozorom całkiem dobra dla Simka. Kto wie. Ja zawsze jak widzę Simka, to on gra na tej mapie. Znaczy, tak się po prostu losuje i zawsze tam wygrywa, ale z drugiej strony jak sobie o tej myślę, to właśnie o niej mówiłem, że ta jest mała, tam się ludzie duszą. Mhm. Arena też ma te inne troszkę ściany i to też może pomóc w tych kombosach, co ma Leo po ścianie.
Tymczasem DB3 na CH, grab. Ciekawo skała, można tego... Co nie wiem, że da się w 8 go jeszcze raz tak... da się go tak zrewersalować, powiedzmy, na samym końcu. W sensie dostajesz damage, a potem jeszcze oddajesz Kingowi, trochę on dostaje. A to ciekawe, tak, bo to było taki... Mało kto o tym wiedział, a dało się. Nie, Dawid, w wielu takich sytuacjach trzeba po prostu odwiedzić trening. A, to słuchaj. Bo nie praktyk. Musiałbym w ogóle pamiętać, jak to się w 7 robiło. Ktoś mi to raz losowo powiedział i wymaszowałem i wyszło. Też różna racja. Ściany Kinga, unblock. Zmiana w stronę odpalony. Teraz hit. I teraz hit masz od razu. O, ale dobrze, wybaitowany wake up kick. Bombo na ściance. Ej, dobrze się zaraz... O Jezu. Tak można? To tak można? To chyba było troszkę opóźnione, dlatego też pozwoliło to, żeby odpalić Ryszarda. No i 1-0, 2-0 w rundach dla Entryka. A na którego Szymona broda? No jest paru. Na przykład wydra. Taki żart sytuacyjny dla boomerów. To mój idol. Nie wiem, bo to... Ja nie będę tłumaczył. Mam nadzieję, że ktoś złapał. O, ale resecik. O, chamski resecik. Na to chciałem zwrócić uwagę. I odpalony hit smash. Wiesz na co ja bym zwrócił uwagę? Jakie to jest Ronaldinho combo, wiesz, tak sobie idziesz tak kolankami tego Kinga jak piłkę podbijasz. Ten hit smash, to teraz ciekawostka, bo są różne oczywiście hit smashe, pozwolił tam na całe combo przy ścianie. A propos combo przy ścianie, to cała sekwencja. O matko, ile szarego, oddaj. O, nie tym razem. Ao, perfekt. Perfekt, 7 złotych hitter, zapraszamy na finałową rundę. Mówicie, że znowu auto się rozjeżdża? Ajajaj, to zrobimy następny reset po tym seciku, ale tymczasem oglądajcie Tekena. Hit smash odpalone. A nie, sneaky, ja chyba wiem, czym jest przyczyna i to jest to, że zmieniłem softkick do streamowania. To mi rozjeżdża. Ja normalnie streamuję na OBS-ie, teraz mam Streamlab OBS. Może następny będzie tranzycja. Ale tymczasem... Update'ik w wyniku. 4-1 dla Simka. Dokładnie tak, tam była fajna sytuacja. Jeśli to jest chyba DB3+4. Ten taki troszkę evasive. Troszkę bardzo evasive ciosek. Pozwoli tutaj zrobić cały juggle, który wygrał grę. Ale Entryk mówi dość. Podłogi. Fajnie było na arenie, ale wróćmy tam, gdzie też było fajnie. No i jo. Chyba szukają podłog. Zawiadę na streamku, czekamy. No i set point dla Simka. 4-1. Cut off. IFF neutral 2. No ofensywnie tymi lukami. No ale, wiesz co jest dobre na lowki? Hopki. A jest to dobra rzecz. Jak są postacie, które mają... To fajnie. O, tutaj schyliliśmy 2-1. A propos tych ścian, to była dokładnie ta sytuacja. Byłem pewien, że jeszcze jest spokojnie dużo miejsca, żeby posadzić cały bagier, a tu już taki opakcji ze ścianą troszkę mógł popsuć tam. Widzisz, ale... bo te runy się tak pojawiają, nie? To tutaj musisz... No musisz wiedzieć, co masz w głowie, bo to jest mapa w głowie. To musisz wiedzieć, co masz... Musi być układane w głowie, żeby się tu odnaleźć. A? Nie jest to łatwe, na to wychodzi. O Jezu. A wiesz, że to był mi? A ty wiesz, że to był żart sytuacyjny, bo florowo to też to tak czyny. Ja wiem. To właśnie było to. A kłęcił taki żarcik. Fajny. Ale zgad. Regular step grab, nie wiemy jaki, ale był. Ale hit i hit smash. Może ile razy to widziałem, jak King robią. A to od razu, Jezus. Ale to są właśnie różne ale bagno. Rozwaliło podłogę i dało 2-0 dla Entryka. No bardzo dobrze. Tutaj...
Dead point dla Simka, ale Hendrik może od razu pita, dokładnie. Może tutaj jeszcze wrócić. I zobacz, i to nie przebija podłogi. Trzeba wiedzieć, na czutkę nie można. Na czutkę nie można się domyśleć. To już rozwali na 100%. I drugi taki sam? Aja. Aja. Jest. Kage. Kage. Ale kick zablokował. Oj. Co tam się spajdowało? Ja nie wiem. 1+2 się spajdowało w 4, 1+2. No czwórka wipnęła, no i. No niestety. Cześć. No niestety do Simka. Ale sety dla Entryka jest 2-4. Ale a widziałeś co tam Entryk nacisnął, bo to mnie zastanawia. Co? No to arenka, tak. No to arenka. Zastanawiam się, dlaczego Simek może nie idzie bardziej wybuchową arenkę, jeśli wiecie o czym mówię. Taka, wiecie, bezpieczna mapa jak na tego Tekena. Powiem wam, że to też jest arena z fajną areną, prawda? Jakby to jest fajna mapka. Albo lepiej, plansza. Ale jak się patrzę na te inne, takie wiecie, z gimichami, to aż się nie chce takiego bez smaku jeść. Dawid, my gramy w tą samą grę. Bo wiesz, to jest miecz obusieczny trochę. I faktem, jak grasz postacią, która ma fajne stringi, albo fajne ogólnie ściany, które ci pozwalają zoptymalizować tego typu mechaniki, no to super, będziesz miał fun time. Ale... Jak twój oponent na przykład ma taką postać, też nie o to chodzi. Stanowić. Wtedy wiesz, że żyjesz. Kto nie chciał splotować tego hit smasha Devil Jina, mają za sobą wybuchową ścianę, nie zna życia. Tyle powiem. A w międzyczasie jest Giant Wing. Który i pokaz no... mody, pokaz. Który to już? Trzeci? Czwarty? Trzeci customego odcinka. Co nowy to lepszy. Widać nie ma... Pozwala pokazać się z różnych stron. Przykład też takich ładnych. No tutaj Entryk próbuje wstawać sprężynką tam, a to się tutaj wydaje. Chyba się trochę podniósł z tej podłogi. Nie wiem czy to zmniejsza damage czy nie, ale ja znam, że też tak próbuję. Z nadzieją, że może się uda. Warto próbować. Hit. Kancelowany. Jeg low. Ona spokojnie, chcemy chyba sobie wyczekać cały pasek, aż się po prostu spali. Oj, oj. Pod lowem i wybita. Wow, wybita. Kluczowy blok. I zobaczmy, czy to ma damage? Nie, nie ma damage na tyle. Teraz się mogę zastanawiać, czy to było celowe zrobione combo, bo to wyglądało na zaplanowane. Kurczę, to jest potencjał. Ładne schylenie, które pochodzi tak. Doprowadzi do ściany. Baran. Zobacz jak ten nowy skin bardzo ładnie wyrzuca tam mega wysoko na tą ścianę i pozwala zrobić właśnie ten spike. A tamta trochę potrzebuje czasu, musi wejść do stensa. Ten potem spajkujący cios też nie jest jakoś szybki mi się wydaje. Zrobili jej combo game w tej gierce. O Jezu, unlucky. Tak dostała rzeczy. Tyk. Które pozwalają powtórzyć. Aj, skursowane będzie śmierć. Fajnie, że masz, a zobacz co ja mam od Tekena 1. Oh. Ale ciekawostka, w Tekenie 1 nie było ścian. Ale Giant Swing był. Był, masz rację. O. Aż tutaj można było więcej? No i tutaj... Ja tak, tyle z Giant Swinga. Mam wrażenie, że tam był Giant Swing, został schylony. Kolejna ściana. I Ranger. I Ranger. Wake up, super. Teraz moja kolej. O! Najbardziej bolący Ranger w historii Rangerów. Też dalej mój ulubiony. Ale co teraz robi Entryk? Czapki i hopki. O Jezus, też bym tam schylił tego graba. Hit. Skancelowany. Przebije, ale trade. Ale trade właśnie. No, lucky dla Simka, lucky dla Entryka. No i mamy 4-3, no. Zaczyna się robić wyrównany secik. Czyli finalnie wracamy. Czyli to jednak nie podłogi, a zawodnik gra. Popatrz. Zostajemy na tej mapie, nie zmieniamy. Nie ma co zdekać. Ujos, piękny counter hit. Aj, chciałem powiedzieć, że stylowe combo. Nie mogę kursować, będę chwalił kombosy dopiero, gdy się skończą.
Leży ścianka, prawe kot. Tutaj ładnie. Skończyło. Low na oki. Przepychamy się spod tej ściany. Kimka nie interesuje movement, on chce zabrać Kinga przed siebie, jakby weźmie zostaw. Ej, skończył. To powinna być runda ta Simka. I będzie. Dab na start. Kępałku. Wyrwany rzut. Dalej. Na spokojnie, tak. Cię, chłopacy tak sobie grają, że tak na range 2, tak na spokojnie, ale w range 0, o Boże, ale cię zabiję. A i znowu. Znaczenie tego stinga, no oddaję. Nie wiem, czy tam jest kucane, czy klikane, może jakiś momencik, no ale w każdym razie nie jest to blok. No i no, pikselka zabrakło, będzie ten comeback, wiesz, Tekken 8, odnawialne życie, bo potencjalnie można odnowić sobie naprawdę dużo. Jeden hit engager, i niosz. Ładnie wyczekane, tutaj totalnie był zmieniony timing. Nie chciałem od razu ten. Nie chciał od razu Simek dawać. I słusznie. A teraz hit engager, bo jest 4-1-2. Oj. I hopki. Lucy, hopki. A tam padł, pan leciał na przerwanie tej presji. Ścianka. Zoptymalizowana, bo nie było za wysokiego splata. I dev2. Dev2 kończący tą grę. Całego seta. Dobra, i ja tutaj zrobię update wyniku, prawda, teraz bez znaczenia. Nasza następna para, niech się na chwilę wstrzyma, znowu postaram się ten dźwięk ogarnąć. Może uda mi się coś wykminić. Także zarządzam przerwę. Możecie zostać na czacie, możecie pisać śmiało. Yo.